Dobra! Nie! Prędkość kłaka! Nie! Pamiętaj, żeby już kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotu z kodem Mati! Bo jest takie kropkowanie. Dzisiaj dodali te auto, tak. No. Ale ja od dzisiaj wstałem wcześniej, to jutro. A jeżeli ktoś napisze w komentarzu, że nie zostało dodane dzisiaj, to kłamie. To właśnie, wy nie wiecie, kiedy my to nagrywamy. Bo do nas przed chwilą dzwonili twórcy i powiedzieli tak. Najlepsze ekipy w internecie, nagrajcie GTA, bo nowe auto wprowadzili. Tak było. Specjalnie dla mnie obudzili. A tak. Za chwilę potem, sorki, to nie do was. Kto tam pojechał jakoś w lewo? Marcin, nie wiem po co. Nie, to furman go zepchnął. Nie wiem po co ty kurwa jebana, nie wiem po co. Ja to widziałem. Ja ci kurwa dam zero, nie wiem po co. Ale mu na kopię do dupska, tego brzydkiego. Też mnie wiesz, ale ja zrobię taki szybki obrót i jestem dalej. Wszystko jest w porządku, Adi. Wingardium Leviosa. Lewiosę tutaj zarzuciłeś. Ale już mam do niego tutaj żal za to, co zrobiłem. No też mam żal ogromny. A ma tutaj flotry, jakie skoki przez tego odwala. Tak, w turniej czterech skoczni będę skakał. Adam Małysz. Robert Kurwica pierwszy miejsce. A jest to, co sobie ogonią. Furman, jesteś cicho, ty śmieciu. Nie jestem cicho! Nawet jak grzesz pizdy, to jesteś tak. Cicho. Oglądasz te skoki i co tam w tym. No nie, po prostu komentarze ludzi na tym, bo na YouTubie ludzie streamują skoki. No. Oczywiście nielegalnie i takie pytania, kiedy na przykład Kubica skacze. Albo kiedy Małysz, kiedy Magik. Myślisz, nie wiem, Kubica jednak wrócił do formuły. Kiedy Magik! I dobry. Jak coś stoi tutaj? Tak, czekam na ciebie. Dzięki, ziomek. To siema, mordo. O, jesteś, dobra. No, jedzie. Zlota rozmyślał zdanie, którego triggeruje i dlatego poczekam. A jakiego triggeruje? Chuj w buzi. Aha, no tak. Ale to było już w ostatnim odcinku. No ale wiesz, to jest taki nawiązanie, jak się nazywa, follow-up, o. Tak, to follow-up to zamknij mordę, co ty na to? Dobre. Ej, dobre! Kurde ty. Mi tak średnio się podoba. No bo ty taki średnio. No bo ty nie rozumiesz żartów takich górnolotnych. Nie, bo nie umiesz podskoczyć za bardzo. Dupa jest od strania. No to Adi, podobało ci się? Flotar, ja nie chcę wojny no, tutaj. No nie, ja też nie chcę, dlatego co chcę. Przepraszam, nie chciałem cię puknąć. O Jezu, a nie, jadą dalej razem. Jedziemy, Flotar. Po zwycięstwo, po złoto, dla nas, dla Polaków! Jesteście na ostatnim miejscu. Cała Polska wierzy! Najlepsze skoki Adama Małysza mi się skojarzyły i tam były takie właśnie komentarze. Zrobi to! On to zrobi! Leć Adam, leć dla Polaków! Cała Polska trzyma kciuki! Teraz wszyscy Polacy dmuchają przed telewizorami. Daj ten wiatr! Panie Turek, kończ ten mecz! 3 sekundy! Uwaga, teraz wyjazd Adamem Małyszem. Jana Honen. Następnym razem cię pokonam. Na następnych zawodach. Na następnych zawodach. Wszystko musisz zawsze. Robert Mateja, 102 metry! Rekord! Rekord skoczni! O nie, Robert Mateja uderzył w barierkę, coś mi się stało z ręką. Robert Mateja! Najlepsze skoki Roberta Matei. To jest najlepszy film. O, Furmian! King Bruce Lee Karate Mistrz. To też było. Ten, jak on ma? Franek Kimono. Frączyk. Nie, Frączewski. Zbigniew Wodecki. No nie, Flotar! Żyje, nie mów tak. Ja już wiedziałem. Bym się pomylił z tym drugim Krawczykiem, o. Krawczyk. Jak on Karol śpiewa... Krawczyk z Mielowych Lat. Nie? A, Tadeusz Norek, gościu. Łowcza Szparek. Zbliża się do twoich norek. A Norek to teraz w minie robi. Ja nie słyszę, co tam gadasz, gościu, w ogóle. Gdzieś tam w myjni silnik robi, go zagłusza. No nie, Flotar, będziemy ostatni. Ale po złoto lecicie. Ostatni będą pierwszymi. Dokładnie, bo tutaj chodzi o coś więcej niż... Nie liczy się zwycięstwo. Dokładnie, przecież... Jak ty to zrobiłeś? Dlaczego na mnie wjechałeś dupką? Nie wiem, jakoś to się stało. Ładnie nazwał. A co? Przyjebał jak cofał? No wjechał na mnie i spadł. Na Wolradzie. Oj, poślizg. O, dobrze. Może jeszcze ich dogonię. Raczę nie, jej, bo już jestem na ostatnim checkpoint. Ja też. I tutaj właśnie wjeżdżam na metę tyłem. Ja też. O nie, jednak nie tyłem. Oj, ale dobrze, nie, to się zaliczyło. No nie. Ale dobrze, to się zaliczyło, coś bo tam... w końcu zrozumiałem, to też nie. Widziałem jak utkli czasem między nami. To jedyny życia sens!
Jak się mu te pajaca? Coś tam coś... To jest kurde ten... Pomarańczą. Mateniu Godlewski chyba. Świat jest dziś pomarańczą. To ten, dla ciebie ta! Ten lotny stan. Nie, co flota, tam było prosta ty, droga, nie ty, o to chodzi. No pięknie ci wyszło, pięknie. Chwilą żyć nie zaszkodzi. Ale już... Ty cię też, ty czas! Na sramce do chybia. No, sam se do ryja. Idealny. Rytm, kurwa. Ej, czemu się Radio włącza? Bełko. Los Santos Costa Rica. Coaster X 1.5. 1.5. Wiecie, co to znaczy? Rock, rock, że półtora razy szybciej będzie się jechało. Nieprawda. Bo jest czas przyspieszony. Musicie oglądać w prędkości 1.5. Tak. Siema, siema, siema. Grę tylko mi się tak. Siema, dobra, lecimy, 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 go, 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 ale szybko, ale szybko, ale szybko, bo... Arriva, arriva! Wyleciałem! Jebać! Dobra, dobra, to nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Ej, zatrzymajcie się, proszę. Zatrzymajcie się, proszę, bo moje auto nie podjeżdża pod górkę już. O nie, zatrzymywane jest? Tak, zatrzymywane jest. Zatrzymuje. Ej, czemu jest no? Tak, a ja ustawiłem, żeby było rano. Daje? Nie X-em. Powiem. Nikt mi nie zatrzymajcie się. Daje. Mieliście się zatrzymać, bo... Ale nie możemy się w wodzie zatrzymać, bo się utopimy, gościu. No. Nieprawda. Prawda, jak wyjedziemy tak. Tam, to się zatrzymamy. Nie. Tak. A myślisz, że jakby Titanic się... zatrzymał, to by nie utonął? Nie. Jak nie chodziłeś na nauki o wodzie. Ta, ty chyba chodziłeś na nauki o wodzie. A ty no. Chyba o trudzie jesteś urodzony. No i dlatego miałem trudne dzieciństwo. Ale tu ładnie, tak kolorowo jest ultra. Nie jest. Dobra, zatrzymujemy się, panowie? Proszę. Nie, no dobra, ja się zatrzymuję. Bądźcie kumple, to nie jest tryhard mecz. Nie gramy tym razem o złote kalesony. Zatrzymałem tylko, że... O, Mati, jestem za tobą nawet. Nie jesteś. Tak się zatrzymałem, że jestem. Ja podam. A gdzie reszta no kumpli? Drugi. No oni się nie zatrzymali. Ej, ja się wywaliłem. Bo u mnie to trochę wyglądało tak, Mati, bo ja zaplanowałem, że się zatrzymam, nie? Ziomek, on się wyjebał i po prostu, i no, tak wyszło. I mi no. Było tak smutno potem. A teraz znowu wiecie się co, ja jestem zawiedziony wszystkimi. No nie, czemu mną? Bo ty oszukujesz teraz. Czemu oszukuję? Bo jechał, coś ci nie wyszło jechał, i teraz na to zwalasz, że nie wyczekałeś. Jechał. Nieprawda. Zamknij dupę tam, zielony śmieciu. Jechał. Nie chciałem, chciałem się zatrzymać. Ale przy okazji spadłem. A teraz wy się zatrzymajcie. Ja się nigdy nie zatrzymam dla ciebie. Jezus! Bo mnie oszukałeś i serce was. Jest zranione. Nie oszukałem cię! Wszyscy widzieli, jak to było. Ja to zobaczę na twoim napiszcie odcinku! Mu, jak to było, każdy Manu, widział. Jak? Odjąłem gaz. Ja mam z tego nagrania. Chcesz, żeby wyszło na światło publiczne? No tak. No to... Bo te nagrania mnie oczyszczą. Ta, nic cię nie oczyści. Ta, ciebie nawet by... Ty brudasie. Kąpiel w domu 100 się nie oczyściła. Flotar, ja tutaj spadłem, wiesz? To z tego. No ja też, ja o, w to ognisce zajebałem głowę, nie umarłem. To zrobiłeś? To było fajne, zajebałem. Ej, tutaj kiedyś nie było takiego chyba kolorowego. Nie wiem, nie słyszał ja czy co? Śmieszno, śmieszno. Ty śmieszku, ty. A ty, furman, się nie zatrzymałeś. Jak to nie? Mati. Ja się, nie zatrzymał, się, ja się też nie zatrzymałem, ja po prostu uderzyłem. Ja wiem, Flotar. A ja się zatrzymałem. Ja szanuję cię, Flotar, bo przynajmniej nie oszukujesz mnie. Ja pierniczę, takiego śmiecia będziesz szanował, a ja tu specjalnie dla niego się zatrzymałem. Mati, co? A ja cały czas jestem zatrzymany w rozwoju, więc to się liczy. O, no to prawda. Zawsze się broniłeś przed tym. No bo ja się nie chciałem przyznać. Pogodził się z przeszłością. Jesteś przyszłość niestety. Dokładnie, nic jeszcze nie jest ciemna. Stracone. Dla was też? Ta latarka sobie muszę świecić na monitor. Oj, Mati! Jakie to są dziwne rzeczy. Chyba Wallrat tam był. Bo chciałem nacisnąć F1, gościu, i nie wiem, jakoś palec mi zboczył z kursu. Albo ty jesteś zboczony. A ty jesteś chyba niewychowany, więc może się zachowuj. Dobra. Właśnie, bo trochę mi przykro, jak tak się zachowujesz. A mi trochę było przykro, wiesz, jak się zatrzymałem specjalnie dla ciebie? Nie zatrzymałeś się dla mnie! Zatrzymałem się! Właśnie, że nie. Ale jeżeli się zatrzymałeś... Oskarżyłeś, wyzywałeś...
Nie zwyzywałem cię właśnie. Zwyzywałeś, powiedziałeś, że się na mnie zawiodłeś, to jest dla mnie jak wyzwisko. No ale zawiodłem się bardzo. Ale nie miałeś prawa. Miałem, bo oszukujesz wciąż. Nie oszukuję. On nie jest w ciąży, jest po prostu gruby. W ciąży się nie oszukuje, bo potem dzieci kłamią. Tak. Ej, Mati, to jest dopiero pierwsze okrążenie. Ja wiem. To jest kilka. Mati, zatrzymaj się, ja się dla ciebie zatrzymam. No co? No czemu mnie zerkłeś? Nie, o Jezu, wow. Spadnę ci na głowę, gościu. Niewiele zabrakło. No ale czemu mi wpadasz w kółka? No bo to jest romantiko. Ja tu się zatrzymuję, chuj. No to zajebiście to zrobiłem. Też spadłeś? Nie, uderzyłem w barierkę. Jak El Roberto. O fuj. Dogoniłem ich. Mateuszka, dogoniłem znowu, bo chciałem, żebym się na ciebie zatrzymał? Chyba byś musiał ocipieć. Ale przecież nie powiedział ci, żeby się zatrzymać. Wiesz co, ja takich chamskich odzywek nie będę komentował nawet. No i mnie wypchnął śmieć. Kto cię wyprął? No śmieciarz. Twój kolega Mateusz. Nie, nie jesteśmy kolegami. Do Tarem nie jesteście? Z tobą. No ale ja powiedziałem do Tarem, że twój kolega Mateusz. No to nie mów, kolega i ja w jednym zdaniu. No, masz faktycznie, nie zasługujesz na takie... No Tar się zsunął! O, plot i siema. Nie dogoniłeś nikogo, jesteś ostatni. Nie dogonił się przed tym checkpointem. Nie, to nie było przed checkpointem. Zatrzymaj się, chuj się odzywa skoro, nie wiesz? Nie będę z tobą nigdzie jechał! Ale o co ci chodzi? Przecież ja jadę z tobą. Ale nie! Jak wytłumaczysz fakt, że wyprzedziłem cię chwilę potem, jak się szybko przyłeś i zdobyłem checkpoint w tym całym momencie. No i co? Checkpoint i tutaj właśnie się zatrzymałem dla ciebie, Mateusz. Tak, tylko wypadłeś z trasy. Tej rampy i potem nie doskoczyłem dalej. No, no. Bo chciałem się zatrzymać, ale nie wiedziałem, że to akurat będzie spadek. Tak, spadek rozwoju twojego. To już za późno na takie twoje rzeczy. Jakie moje rzeczy? Co to było? Rozwojowe. A czemu cię przyspieszyło, a mnie nie? Co jest? Dobrze, podbił, a mnie też. No to niedobrze jednak. No tak, dobrze. O Jezu, czemu jestem taki powolniasty? Bo masz powolnienie rozwojowe. Czemu? No bo... Ej, furman jest za nami! Co? No tak, to wygra jeszcze. Nasraj se do ryja! I to daleko tak jest za nami, czemu taka... Powiem tak, no pojawił się konfident i zdarzył się incydent. A ja widziałem, jak ktoś mi nad głową przeleciał, czy to był furman? Nie. Jakiś czas temu to było. A kurwa, jebana! O-o. No i wróciłem na pierwsze Mati, miejsce. Właśnie tak umarłem. Jeżeli... A nie, nie umarłeś. I ja didn't. Tak oops, I did it again. Prepiritiri. Prepiritiri. Baby. Hit me baby one more time. Ja bym chciał... Po czym dostałem ta skóra na mordę i podszedł do sądu, że ją one way or another. I wanna... I'm gonna get ya. I wanna get you, get you, get you, get you, one way. No Tar, czemu mnie doganiasz? Zostaw mnie. Mati też mnie dogania? Wszyscy mnie doganiają? Nie! Rokalone na mnie spadł. Nasrać, dobra. Myślę, że się nie zmieszczę tutaj. W tym grajdołku. Tak, rozkalony na mnie spadł. Ja wygram ten wyścig, czuję to w kościach. Nie, ja z Kotarem wygram ten wyścig. Jeden może wygrać. Co ty zrobiłeś, Floti? Zapomniałem E wcisnąć. No to taki upośledzony człowiek nie wygra tego wyścigu. Jeszcze dużo checkpointów, Adrian, więc tam się nie chwal przed zachodem słońca. A już słońce zaszło. A jebać ma. W grze, ale w rzeczywistości nie. Nie, w rzeczywistości właśnie jebać ma. Jezus, a ciebie ale... mocniej skoczy ci na głowę. Przynajmniej jak były te takie preferowane odcinki, to nie musiałem krukać. A teraz bym miał tyle krukania. Co? Zamknij dupę tam. Co? Preferowanych odcinków, gościu, czego nie rozumiesz. Prypeciowanych. No nie wyrzuciło cię? Nigdy mnie nic nie wyrzuciło. Kiedyś cię lepiej wyrzucało. Tak się powiedzieć chciałem. Muszę go cik, a nie to już ostatnie checkpointy dwa! Nasraj se do ryja! Dobra! Nie! Prędkość kłaka! Nie! Jezu, Lotar! Ej, myślę, że tu już jest meta. Jest! Gdzie ma ty się podział? Nie.
Mateusz pisze na Facebooku zlecenie na mnie tutaj. A nie, bo to nie jest. Krzysztof Lotar, no jest winowajcą.